Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Little Goody Two Shoes. Moi drodzy, doczekaliście się. Jak widać, doczekaliście się w końcu. Również i ja się też doczekałem, bo naprawdę do tej gry potrzeba mieć, no, delikatnie trochę więcej czasu i więcej siły, a że mi trochę tej siły przybyło, no to stwierdziłem, że w sumie czemu nie. No i moi drodzy, z tego co pamiętam, w ostatnim odcinku Eugene'owi ktoś zajmował konie, z czego jeden chyba wrócił, tylko był delikatnie mówiąc, no, troszeczkę zmęczony. Może nie zmęczony, a taki wściekły wręcz bym powiedział. Dodatkowo komuś jeszcze, pamiętam również, że się pochorowały kozy, więc widać, że ta wiedźma ma jakiś wpływ na tą wioskę tutaj. I mam nadzieję, że jakoś tą tajemnicę rozwiążemy. Dobra, ty jesteś chyba Eugene, z tego co pamiętam. A wciąż się błąkasz, Elis. O, jestem w drodze do domu, panie Eugene. Nie ma potrzeby się martwić. Myślałam, że zajmujesz się swoim koniem. Ach, teraz odpoczynek jest mu bardzo potrzebny. Jeśli mam być szczery, to nie jestem przekonany, czy dotrwa do wieczora. Panie Eugene. Ach, jeśli... Prawdę mówiąc, jestem dosyć zagubiony. Iferberg nie jest znany ze złodziei i nie chciałbym w to wierzyć, ale... Ach, rozumiem pana, panie Eugene. Nie czuje się pan już tutaj bezpiecznie. Myślałem o tym... A, może osiedlić się gdzieś indziej? Gdzie, panie Eugene? Jeszcze nie zdecydowałem, ale zastanowię się nad tym po festiwalu. Bez moich koni nie da się tutaj prowadzić interesów. Rozumiem, panie Eugene. Ruszę się, dziewczyno, zanim zrobi się jeszcze bardziej ciemno. No właśnie. On tutaj widać, że jest dosyć mocno poszkodowany, więc no, ciekawe, czy on się w ogóle wyprowadzi stąd. No, wiemy lepiej, Arian. Mimo to, pani Marielle, nie mogę przestać się niepokoić. Niepokoić? Nad czym, pani Arian? Mówiłam, że zawsze staraliśmy się jak najlepiej wykorzystać ten festiwal. Eugene nie miał tych wszystkich koni w zeszłym roku, prawda? O, nie da się temu zaprzeczyć. Ach, wielka szkoda. Festiwal może nie jest tak kompromisowy, jak się wydaje, ale... Wygląda na to, że na naszej drodze jest tylko nieszczęście, co? Kozy Lisbeth nie mają się najlepiej również, prawda? No właśnie, to była Lisbeth. Nic mi o tym nie wiadomo, pani Lorley. Lorley, tak. Iferberg to już nie to, co kiedyś, prawda? No, nie ma potrzeby na takie negatywne nastawienie, drogie panie. No, to nie jest negatywne nastawienie, pani Mariel. Musisz zgodzić się, że to miasto było dość niefortunne w ostatnim czasie. To kwestia perspektywy, Arian. Możemy mieć tylko nadzieję, że nic więcej nie wydarzy się przed festiwalem. Właśnie, te konie, z tego co pamiętam. Muszę zobaczyć, w którym wszystkim się mapę w ogóle otwierało. Te konie były gdzieś chyba tutaj obok stajni. No właśnie. Zobaczmy, może co znajdziemy jeszcze przy stajniach? To jest dobre pytanie. Być może, wiecie, trzeba trochę podglądać, bo my tak tą grę trochę traktowaliśmy jednostajnie, nie? Że szliśmy tylko od punktu do punktów. Może trzeba się rozejrzeć. Czy nie nadszedł czas, abyś wróciła do domu, Elis? A dziewczyna potrafi o siebie zadbać, Guido. Ach, wszystko będzie dobrze, ludzie. Ta dwójka jest na krawędzi, widzisz?
Takie na krawędzi rozmowania. Jesteśmy całkowicie wyczerpani. Po całym dniu szukania tych koni jesteśmy całkowicie wyczerpani. A jednak nic nie znaleźliśmy, nawet po całym tym bieganiu. Dobrze, że jeden z koni pana Eugina wrócił. Co do tego, nie jesteśmy pewni, czy on w ogóle przeżyje. Nigdy nie widziałem konia wyglądającego tak źle. Mogę tylko powiedzieć, że biedny chłopak na to nie zasłużył. Naprawdę powinniśmy mu pomóc. Eugene spędzi dziś noc opiekując się koniem. Powiedział, że powinien tam być na wypadek... Ach, ma takiego pecha. Widzę, że ludzie mu mniej więcej pomagają. Dobra, chodźmy jeszcze tutaj. Widzę, że coś tu chyba jest. Kilka rolek materiału jest schowanych, aby można było je wykorzystać do różnych stoisk i chorągiewek festiwalowych. To samo? Nope. To wszystko to stare prośby od pani Mariel, czy do pani Mariel. Przypuszczam, że niektórzy mieszkańcy miasteczka nadal się tu zbierają, mimo że przeprowadziła się na drugą stronę ulicy. Okej. Okay. Coś tu jest? W swoim przytulnym zakątku stary dom czeka, aż zostanie pochłonięty przez zarośla. Da się tu wejść? Nope. Tu już dalej nic nie ma. O, tu jest w ogóle nasza Freya. Czy Freya w końcu namówiła się na kolację z nami, Elis? A, mówisz tak, jakbym na nią naciskała, tato. A, jestem w drodze do domu, panie Gustaw. Czyli nie zostaniesz, dziewczyno. Naciskasz na nią. Nie jest... Znaczy, nie naciskam, Freya. To ty nie chcesz zamknąć sprawy Elis. Tato. Kazałam jej na mnie czekać i tak dalej. Nie chciałabym... Ach, oczywiście, że nie, Elis. Jest już trochę za późno, by po nią pojechać, więc... Pomyślcie się spotkać, zanim Rosmarin opuści miasto. Och, masz na myśli Elis, Rosmarin, Labuchen i mnie? Myślę, że to świetny pomysł, tato. Czyż nie, Freya? Och, ta dwójka ma zbyt dużo energii. Właśnie ciekawie, bo w sumie myślałem, że nie spotkamy tu już Frey. To już troszeczkę na nią za późno, ale widać, że nie. W ogóle my jesteśmy głodni. Czy my mamy coś do jedzenia? Labuchen. Myślę, że możemy to sobie zjeść. Plus 3 głodu. Zjedz. O, i od razu lepiej. No słuchajcie, kurczę, mogliśmy to zrobić z miejsca, nie? Mogliśmy to zrobić z miejsca, no ale czasem tak bywa. Zastanawiam się, czy to odstrasza ptaki. Stara koszula i słomkowy kapelusz spoczywają na cienkiej, drewnianej konstrukcji. Ułożyłam je tak starannie dla pana Eugina. I spójrz na nie teraz. W rogu różne wiązki siana zostały zgrabione w nieuporządkowany stos. Ale nie przypominam sobie, żebyśmy dla Eugina coś robili. W sensie, żeby przynajmniej było coś robione na temat tych wiązek siana. Zastanawiam się, w jaki sposób ich pszenica rośnie tak wysoko. W pełni zapakowane i złociste główki pszenicy delikatnie kołyszą się na wiosennym wietrze. Poetycko. Poetycko. Niektóre z nich nie wyglądają najlepiej.
Kilka rzędów buraków, niektóre z nich wyglądają na raczej zwiędłe i suche. Kurczę, te poświaty są dosyć ciekawe, nie? O, to jest w ogóle ta stajnia. Z tego co mi się wydaje. I my do niej chyba wcześniej nie mogliśmy wchodzić. Pamiętam, że niedawno widziałem węża lub dwa ukrywające się w tym sianie. Stajnie Kieferberg wypełnione sianem i drewnem opałowym. Mieszczą większość zwierząt hodowlanych w mieście. Ale nic poza tym. Zobaczcie, że nic tu nie znaleźliśmy, więc możliwe, że to poszukiwanie i tak dalej to jest tylko i wyłącznie po to, żeśmy poznali większość tego lore. O, tu coś jest. Gdyby nie babcia Gretel, musiałbym piec własny chleb co drugi dzień. Na zewnątrz znajduje się stół roboczy, zwykle używany przez mieszkańców Kieferbergu do pakowania świeżo zmielonej mąki. Widzę tam to, widzę spokojnie. Przypuszczam, że jest zamknięty. To nie tak, że robię własny chleb. Nie muszę tu chodzić. Myślałem, coś tu błyszczy. Cóż to jest? O, Toy Horse. Zabawkowy konik. Tylko czy coś nam to daje? Czy my dzięki temu coś możemy sobie odblokować? To będzie jakiś, nie wiem... Secret? Czyżby? No właśnie, dlatego mówię, że kurczę, być może to nie jest głupie, że my sobie tutaj chodzimy i sprawdzamy to wszystko, bo my tego lore praktycznie w ogóle nie poznaliśmy. Ja w tą grę grałem na początku bardzo chaotycznie. No, na przykład tu jest sklepik. No właśnie. Och, to ty, Elis, prawda? 72 keny. Myślę. To daje nam 3 HP. To jest w ogóle olej świętej Walpurgi. Butelka zawierająca olej samej świętej Walpurgi. Mówi się, że przywraca... Judgment. Nie pamiętam znowu. Czy Judgment to jest żebrak? Nie, co ja gadam? Co ja gadam za głupoty? A może i żebrak? Ej, czekajcie, muszę zobaczyć. Co znaczy Judgment? Judgment. Wyrok. Osąd. Kurwa, nie żebrak. Dobry osąd wybiera. Ale żebym pierdyknął głupotę, nie? Ojejku. O nie, ja wam tłumaczę gry na żywo. Dobra, kupmy sobie jeden. Myślę, że to się może przydać. Szczególnie, że ostatnio mieliśmy problem z naszym Sanity, prawda? No właśnie, więc myślę, że to tak czy inaczej nam się przyda. Jesteś pewna, że to wszystko, kochanie? See. Goodbye, Miss Wilma. Nie mogę się doczekać następnego spotkania z tobą, Elise. Dobra. Ale powiem wam, że czas przy tej grze to spierdziela jak głupie. Idziemy dalej sobie przeszukiwać. Mamy tą altankę. Widzicie, sobie może całe miasto również też przypomnieć. Zastanawiam się, ile popołudni spędziłam tutaj piorąc ubrania tych ludzi. Studnia do mycia Kieferbergu. W jej centrum stoi posąg ryby. Tu też jest jakaś studnia. Tu jest jakiś kart. Pani Wilma ma całą szopę dla siebie, a jednak... wykonany ze starej beczki chwiejny wózek spoczywa na kilku zużytych wiadrach. Ciekawe. Dobra, tutaj nic nie widzę, więc chyba tutaj też nic nie ma. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Może tu coś znajdziemy, bo tu jest też jakieś przejście do góry. A, naprawdę nic tu nie ukryli? Naprawdę nic tu nie ukryli, jakieś świństwo. No cóż, czasem tak bywa.
Ludzie zaczynają przygotowywać się do festiwalu, jak sądzę. Chciałabym jednak, żeby nie zostawiali wszystkiego na stosie na samym środku miasta. Takim wygodniej po prostu. Dobra, no to myślę, że tutaj już mamy wszystko gotowe. Słyszałem, że sprowadzenie tego kamienia szlipierskiego ze wzgórza było naprawdę niezłą męką. Zużyty, szorstko wyglądający kamień szlipierski stanowi centralny element strefy odpoczynku. Ciekawe. Mieszkanie w samym centrum Kieferbergu znacznie ułatwiłoby mi życie. Po namyśle jednak byłabym sąsiadem pani Odile. Czyli chyba raczej nie lubimy pani Odile. Zastanawiam się, jak pani Odile spina się na nie każdego dnia. A to jest ta staruszka, dobra, pamiętam. Dobra, tu jeszcze mam jakieś przejście w dół. Ale tu nie było chyba zbytnio niczego do przeszukiwania. Więc myślę, że możemy wracać do Rosmarin. Dobra, wiecie co, zapiszmy sobie grę przy okazji. Myślę, że może to być dobrym pomysłem. Zapiszmy swój postęp. Tak patrzę, czy ja nie pomyliłem przypadkowo żadnych save'ów, ale nie, chyba nie. 5 godzin, tak, to jest pierwszy save, całkowicie pierwszy save. Dobra. Niech będzie. No i patrzcie, jest, kurde, jest ten progres. 28.07, a tu mamy 20.04. Oj, dobra. Lubię to. Ja lubię, że wróciliśmy do tej gry. Naprawdę, podoba mi się. Idziemy stąd. Co my tu mamy? Możemy tu wejść? O, coś jest. Założę się, że to dla IQUS. Spoczywające jedna na drugim wiele uszkodzonych, przebarwionych i pomarszczonych jabłek czeka na swoją kolej w stajni. O, tu nic. Wygląda na to, że jabłonie pani Lisbeth dobrze sobie radzą w tym roku, co? Wypełniona po brzegi jabłkami beczka stoi niewzruszona pomimo widocznych szczelin między jej deskami. Jabłonie pani... O, coś tu było. Pani Lisbeth. Powiedziałabym, że ten można jeszcze uratować. Kilka promieni słonecznych zagląda przez liczne otwory w dachu, rzucając światło na jałowe wnętrze. Mowa była o domku. To takie przygnębiające przychodzić obok tego miejsca każdego dnia. Zarośnięty, opuszczony dom w każdym zakamarku porośnięty jest kępkami mchu. O, to jest Lebuchen? Dobrze pamiętam. Nie, to była Lebuchen? Może i Lebuchen. O, tu coś było dziwnego. A ty! Precel! Ale schowany, ludziska. No właśnie, no my się chyba troszeczkę zbyt spieszyliśmy z tą grą. Ale spokojnie, mam nadzieję, że to się już teraz zmieni i będziemy sobie powolutku to wszystko grać. Taki odprężający w sumie gameplay. Ach, myślałem, że już nigdy nie przyjdziesz, Elis. Ach, oszczędź mi. Proszę, oto twój chleb, Elis. Musisz się odżywiać. O, 2 razy chlebek. Ty też, Lebuchen. Wyglądasz na równie zmęczoną jak ja. Tak myślisz? Nie jesteś tak tajemniczy, jak ci się wydaje. No, teraz lepiej. Ruszaj się, Elis. Najlepiej będzie, jak pójdziemy dziś wcześniej spać.
Ach, Bóg wie, że przydałoby mi się trochę dobrego snu. Skąd ma wiedzieć, skoro prawie nigdy się nie modlisz, Elise? Nie jest to dobry temat do rozmowy, więc po co się męczyć? Dobranoc, Lebuchen. Dobranoc, Elise. Dobra, no powiem wam szczerze, że mamy, tak, dosyć sporo jedzonka, co mnie bardzo cieszy. Mamy latarnię, mamy broszkę Elise, mamy miotłę, troszeczkę zapałek, tylko jedną. Tajemnicza notatka, pamiętnik, poszarpana notatka. Mamy również jakiś koszyczek. Nie pamiętam, kurczę, do czego to już służyło, ale myślę, że sobie znajdziemy to zastosowanie. Dobra, widzę, że tego konika możemy sobie sprzedać, więc spoko. Więc spoko loko. Tędy przejdziemy, przejdziemy. O, shit. To pana Eugenia. Aha, przyszłaś, przyszłaś. Ta wrona mówi do mnie. A, masz je na sobie. Ty je nosisz. A, błyszczące. Błyszczące. A, co to ma znaczyć? Kto tam? Sześciokąt. Sześciokąt. Jesteś nosicielem sześciokąta. Sześciokąta? Jaki sześciokąt? Sześciokąt, sześciokąt. Słyszałaś o nim. Nosisz go w tej chwili. Sześciokąt, sześciokąt. A, trzymaj się z daleka. Pokaż mi to. Pokaż mi to. Nie mam ci nic do pokazania. Odejdź. A dlaczego? Tak, twoje pragnienie. Twoja żałoczna chciwość. Twój bezgraniczny głód chwały. Pokaż to nam. Pokaż to nam. Czy ja umarłem? Moje oko! Co ty mi zrobiłeś? Co zrobiłeś w moim oku? Z moim okiem? Pokaż to! Pokaż nam to! Ty żałosny! Testament twego delikatnego ciała czeka na ciebie w moim gaju. Testament. Nasz zagajnik, nasz zagajnik, nasz gaj. Czekaj ty. Czekam na ciebie, Elise, w moim ceramicznym gaju pszenicy. Testament. W każdym razie powinnam poinformować pana Eugenia o tym koniu. Dobra, ale coś nam zrobił z okiem. Dziadyga nam coś zrobiła z okiem. To okropne. Dziurawa szyja martwego konia została niemal rozerwana na strzępy. A chodźmy, powiemy o tym. Tu chyba nic w okolicy się, tego co widzę, nic więcej nie wydarzyło. No ale dobra, Eugene chyba tam powinien być.
Zobaczcie, jak się dziwnie ciemno robi, nie? Gdzie nie, gdzie? Na przykład tutaj idziemy i tak jest dosyć ciemnawo. Kurczę, to wydaje się, że ta krowa. Ta wrona, nie krowa, co ja gadam. Ona musi mieć jakieś dziwne powiązanie z tą wiedźmą. Dobra, jak wygląda mapa? Bo widzę, że tu mieliśmy ją poinformować, ale równie dobrze... A nie. Jednak nie. Dobra, to powiedzmy im o tym koniu. Panie Eugene! Dobry Boże, Liz! Co ci się tak spieszy? Tam jest koń, na skrzyżowaniu. Jesteś pewna, Liz? Tak, tak, jestem pewna. Dziewczyna, mówisz, że znalazł twojego konia, Eugene. Zabierz mnie tam, dziewczyno. Pójdę po resztę. Ale jest martwy, panie Eugene. To nie ma znaczenia, dziewczyno. Zabierz mnie tam. To było tutaj. Przysięgam. Dobry Boże, Liz. Czy możesz nam powiedzieć, co widziałaś, Liz? Były wrony, a koń był... Czy jesteś pewna, że to właśnie tam go widziałaś? Tak, jestem pewna. Jesteś zmęczona, Liz. Jestem pewna, że to tylko... Jest tylko jedna odpowiedź na to pytanie. Kłamiesz, Liz. Nie kłamie, stary głupcze. Jeśli pozwolisz mi wyjaśnić, mogę ci powiedzieć. Powiedziałaś, że koń jest martwy, Liz. I tak było. Jak zwykły koń może kłusować? Nie ma sensu próbować z nią dyskutować, Tristianie. Ona kłamie. Och, Liz. O wszystkich rzeczach, o których można kłamać. I o co chodzi z tymi wronami? To jest prawda. A, mam dosyć. Będę w stajni. Liz. Powiedz nam, Liz. Czy mówisz prawdę? Może jestem po prostu zmęczona. Widziałam tylko konia, panie Gustaw. Nie no, widziałem tego konia, panie Gustaw. Słyszę sap. Był koń i były wrony. A, to może oznaczać tylko jedną z dwóch rzeczy. Lessie? Albo byłaś świadkiem, jak czarownica to zrobiła. Bo to ty jesteś wiedźmią próbującą nas oszukać. No, wystarczy, stary Johnie. Powiedzmy, że był tam koń, Liz. O co chodzi z tymi wronami? Zobaczcie, tutaj mamy takie dziwne jakby odpowiedzi, nie? Jak powiedziałam, ojcze... Były tam również wrony. I tu mamy czerwoną i mamy taką jakby żółtą notkę. Jak mówiłam, ojcze, czy były też wrony? Były tam też wrony. Dobra, powiedzmy, że były tam też wrony. Kurwa mać! Oj, były wokół konia. A nie widziałaś konia, niegodziwa.
Trudno mi dostrzec w tym sens, Elise. Panie Gustawie, nigdy nie skłamałbym w tej takiej sprawie. A, czy nie widzisz, Gustaw, że ona próbuje nas zmylić? Nie powinnaś robić takich... Mówię prawdę, ty stary... Wystarczy. Wszyscy mieliśmy dzisiaj ciężki dzień. Wszyscy jesteśmy zmęczeni i wykończeni praktycznie do skraju, czyż nie? Czemu ty próbujesz bronić tej swojej? Nie, Lebuchen ma w sumie rację, stary Johnie. Dobra. Ma rację, faktycznie. Gdzie mi wyskoczyła gra. Po prostu wróćmy na noc. Możemy do tego wrócić jutro. Chciałbym zamienić z tobą słówko, Gustaw. Z tobą też, Lebuchen. Nie ma potrzeby, ojcze. Ufam osądowi Lebuchen. Jednak wciąż nie. Pójdę z tobą, ojcze. Wracasz do domu, Elise, i powinnaś długo i intensywnie myśleć o tym, co zrobiłaś. Nie rozumiem trochę tego. Czy ja przegrałem? To było niebezpieczne. Martwię się o Lebuchen, ale... Powinnam wrócić do domu i powiedzieć Rosmarin o tym, co właśnie widziałam. Dobra, no ale jak z tym naszym... Sanity i resztą. Aż tak jest źle? Kurczę, nie wiem, czy tu gdziekolwiek to widać. Chyba nie. Czekajcie, no bo który tu... Kurde. Tak, zepsułem zapałkę. Przepraszam. Przepraszam, patrzę na klawiszologię i nie mogę tego znaleźć. To jest Selek. Dobra, no chyba tego nie ma. Znajdź drogę do domu. Niech i tak będzie. Niech i tak będzie. Dawno naprawdę nie pamiętałem tej drogi. Oj, jakie to jest piękne. Jakie to jest piękne. Te animacje są naprawdę bardzo fajne. To jest tak jakby jakaś inna droga? Nie. Tylko jest takie dziwne rozgałęzienie. Dobra, i tu chyba było w lewo. Prawo, Kieferberg, punkt widokowy Kieferberg. Po lewej szczyty Kieferberg. Bo my powinniśmy iść na szczyty. Powinniśmy pójść szczytować. Dobra. To chyba tu. Mamy nawet sejwik. Tylko wiecie co, nie wiem czy kurczę, to jest dobry pomysł, żeby sejwować tutaj. Ale być może. Dobra. Progress saved. To były jakieś manuale. Wchodzimy porozmawiać z Rosmarin. Elise! Jest źle. Jest bardzo źle. A gdyby nie Lebuchen, ci ludzie by... Dowiedzieliby się o wszystkim. O lesie, o tym, co zrobiłam. Zgadza się.
Najlepiej pójdę do tego kurczego gaju. Testament. Mają to delikatne ciało, które powinnam... Eliza, znaczy Elise. Rosemarine. Co się stało, Elise? Nie wiem, od czego zacząć, Rosemarine. Jestem taka zmęczona. To znaczy... ten... zgniły chleb w mieście. Elise. W drodze do domu widziałam jednego z koni pana Eugena, Rosemarine. Był martwy, ale był również usiany dookoła wronami i... Nie rozumiem, Elise. Powinnaś powiedzieć... co ważniejsze, Rosemarine. Była tam złota wrona. Powiedziała, że ma testament. W sensie, testament to jest to świadectwo chyba. Ja to źle tłumaczę. Ale to nie będzie testament. Och, Elise, testament. Ja... myślę, że to dla mnie za dużo, Rosemarine. Czy coś jeszcze ci powiedział, Elise? Jestem taka zmęczona. Pobiegłam do miasta, żeby opowiedzieć wszystkim o koniu i oni... upokorzyli mnie, Rosemarine. Elise. Do tego dnia jestem traktowana jak popychadło. Bez względu na to, co robię lub mówię, zawsze, ale to zawsze. To moje życzenie, Rosemarine. Czy naprawdę mogę mu zaufać, że je spełni? Jeśli poświęcisz się mu i wykonasz jego rozkazy, jesteś już świadoma poświęceń, które będziesz musiała ponieść, ale tak jest. Poświęciłabym cały Kieferberg, gdybym musiała, Rosemarine. Nie mogę zostać dłużej w tym mieście. Nie mam innego wyjścia, jak go znaleźć. Zabierz mnie ze sobą, Elise. Idziesz tam znów dziś wieczorem, prawda? Do lasu. W porządku, tak zrobię. Powiem ci, kiedy będę gotowa. Właśnie. No dobra, widzę, że mamy tutaj teraz taki problem, tylko nie wiem, czy to jest przez to, że ja to spierdzieliłem. Być może. Być może. Czy po prostu tak musiało być? Być może, moi drodzy, w następnym odcinku sprawdzimy sobie, czy da się inaczej te opcje dialogowe jakoś ponieść. Myślę, że to będzie dobry pomysł. No i niestety, kochani, ale znów się widzimy za 2 dni, bo jednak jeszcze chyba nie dam rady po prostu utrzymać tej linii nagrywania. No postaram się, ale naprawdę przynajmniej teraz chcę zachować te serie co 2 dni i tyle. Oczywiście... dla osób wspierających, wszystkie te odcinki, które ja sobie nawet teraz w zapasie nagrywam, one są oczywiście dostępne już w tej chwili. Więc jeżeli chcielibyście mnie wesprzeć i dać mi taką motywację, żeby jednak siadać i częściej, wiecie, nagrywać te gry, tłumaczyć je dla was, no to oczywiście, ale no, zapraszam was do wspierania kanału, jak i mnie. No i co, moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach. It's the little goodie to shoes. Trzymajcie się. Hej co? Hej, hej!